Wielki Kanion Colorado, przez który przepływa rzeka Colorado, jest objęty ochroną w ramach Parku Narodowego Grand Canyon. Park został ustanowiony przez Kongres w 1919 roku. Kanion oglądamy z jego południowej krawędzi, na której jest około 50 punktów widokowych. Jesteśmy na jego wschodnim krańcu, na punkcie widokowym Desert View. Kanion ma 446 km długości i jest największym przełomem rzeki na świecie. W dole, ponad 1,5 km pod nami, płynie rzeka Colorado. Jest tu wieża widokowa o wysokości 21 metrów. Wewnątrz na dole mieści się kiwa, pomieszczenie używane przez Indian Hopi jako miejsce spotkań i ceremonii religijnych. Bóg chmur stęczą nad głową. Bóg urodzaju. Bóg wojny. Kanion ma szerokość od 800 metrów do nawet 29 kilometrów. Najgłębszym rejonem kanionu jest wąwóz granitowy, w którym odległość dna od krawędzi wynosi 1857 metrów. Jesteśmy teraz na punkcie widokowym Medder Point. Można tu zobaczyć geologiczną historię Ziemi, liczącą sobie miliony lat. By się dostać na północną krawędź kanionu, trzeba go objechać. Dlatego dociera tam niewielka część turystów, licząca około 10%. Ściany kanionu są swoistym przekrojem geologicznym. Na jego dnie można obejrzeć skały pochodzące sprzed 1,8 miliarda lat i przechodzić przez kolejne ery w dziejach Ziemi aż do 5 milionów lat temu.
1979 roku Wielki Kanion Colorado został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Park odwiedza rocznie ponad 6 milionów turystów. Można też skorzystać z lotu helikopterem, by popatrzeć na kanion z innej perspektywy.